Wyspa Skarbów. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, żeby pani była zawsze piękna i młoda. Jest pan prawdziwym dżentelmenem, Gennaro. Muzyka i komplementy sprawiają mi radość. Gdzie jest Jim? Chyba w kuchni. Wiesz, co zrobiłam? Jeśli się boisz kary, schowaj się pod stołem. Czy to ty upiekłeś ten tort? To nie ja. I nie opowiadaj w koło takich głupstw. Jim potrafi piec torty. To nie ja go upiekłem. Pieczenie tortów to zajęcie dla kobiet. Tort zrobiła moja mama. Ja jej... tylko pomagałem. Upuścił tort. Upuścił tort. Nie przeszkadzaj mi w pracy. Jesteś gorsza od wszy. Jim, skąd wiedziałeś? To ty, mamo, upiekłaś ten tort. Ja go tylko przyniosłem. Nigdy nie upiekłam piękniejszego tortu. Toast na cześć Jima Hopkinsa, przyszłego właściciela tej karczmy. Nie wiem, co powiedzieć. Od śmierci ojca całą pracę w karczmie wykonuje moja mama. Dlatego chcę jak najszybciej się zestarzeć. Zestarzeć? To znaczy dorosnąć. Zamiast przemawiać jak teraz, będę wykonywał wszystkie prace. Diabeł się rozszalał. Chodźmy do środka, zjemy tort. Siadajcie, proszę. Zapomniałem o oknach na górze. Zamkniesz je, Jim? Co ty tu robisz? Boję się. Ty też? Zejdź mi z drogi. Wcale się nie przestraszyłem. Przez ciebie robię się nerwowy. Plączesz się tylko między nogami. Chcę pokój z widokiem na morze. Zaraz przygotuję. Hej! I dzbanek rumu, ale szybko. Tak jest, proszę pana. Ostrożnie, głupcze. Postaw to. Pamiętaj, że nigdy się nie widzieliśmy, jasne? O moim bagażu też nic nie wiesz. Teraz wynoś się.
Czego pan szuka? Nie bądź taki ciekawski, chłopcze. Nigdy nie lubiłem ciekawskich. Jak się do ciebie przylepią, nie można się później od nich odczepić. Mogę wiedzieć, jak się nazywasz? Jim Hopkins. Słuchaj, Jim. Zostaniemy przyjaciółmi. Co miesiąc będę ci dawał po jednej srebrnej monecie. W zamian masz czuwać i uprzedzać swojego starego kapitana, kiedy pojawią się jacyś ciekawscy na horyzoncie. Kogo ma pan na myśli? Jak to kogo? Marynarzy. Dobrze. A więc wszyscy marynarze. Nie, chłopcze. Mam na myśli takich marynarzy, którzy wydają się trochę inni. Uważaj przede wszystkim na ludzi o jednej nodze. A więc istnieją marynarze z jedną nogą? Tak. Może mi pan ufać, ale czego oni od pana chcą? Jak mam im mówić? Nie martw się, wystarczy, że mnie uprzedzisz. Teraz zejdź na dół i przynieś mi podwójny kufel rumu. Podwójny kufel, Jim, bo jestem za spokojny, a jak jestem za spokojny, nie mogę zebrać myśli. Tak jest, proszę pana. Kim jest ten człowiek? Co ci powiedział? Nie wiem. Mówił o jakimś starym marynarzu, bez uszu, bez nosa, bez nóg. Zarzuć kotwicę, chłopcze. Musimy wypełnić kufel. Dalej wszystkim, chłopcze. Ja płacę. Zawinęliśmy do portu pełnego ładnych niewiast i mężnych młodzieńców. Zatrzymamy się i urządzimy sobie wspaniałą zabawę. Skoro mamy opłynąć cały świat, musimy mieć pod ręką rum i samogon. Teraz się nie wychodzi, tylko się pije. Nie mogę pić z powodu chorego serca. Zresztą zrobiło się już późno. Musimy iść. Do licha. Nikt stąd nie wyjdzie. Wszyscy do stołu. Macie siedzieć i nie ruszać się. Marynarzu Jim, rum proszę. Jestem człowiekiem morza. Jestem miły i słodki, jak zakochany gołąbek. Nie wszyscy ludzie morza są tacy. Znam marynarzy, którzy wsiedli na hiszpański statek pełen wspaniałych kastylijskich kobiet. Od samego patrzenia na te piękności robiło ci się gorąco. A wiecie, co oni zrobili? Czy to, co ja bym zrobił na ich miejscu? Nie. Pocięli je na tysiące kawałków i rzucili na żer rekinom. Urządzili sobie wielką zabawę. Zostawili kilka najładniejszych kobiet, nacieszyli się ich wdziękami. Tobie wytłumaczę to, jak dorośniesz, a następnie podcięli im żyły i tą piękną, błękitną krwią ogrzali kufle rumu. Co za wstyd! I wiesz, co potem zrobili? Do diaska, co jeszcze zrobili? Zaczęli śpiewać. Śpiewali wszyscy chórem. O tak. 15 ludzi w skrzyni, jedna butelka rumu. Zaśpiewajmy wszyscy. Posnęliście czy co? 15 ludzi w skrzyni, jedna butelka rumu. Wszyscy powiedziałem. Butelka rumu. Dlaczego nie śpiewasz, ty stara jędzo? Już nie mogę. Macie wszyscy śpiewać. Zaczynamy jeszcze raz. 15 ludzi w skrzyni, jedna butelka rumu. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Dziś są urodziny mamy, właśnie je obchodzimy. Wszystkiego najlepszego, pani Hopkins.
Nalej mi trochę brandy. Już się robi. Dalej, przyjaciele. Śpiewamy jeszcze raz. Pogoda się popsuła. Wy tam, zamknijcie dziób. Mówi pan do mnie? Czyżby wiał tak silny wiatr, że nie słyszysz, co do ciebie mówię? Co ja powiedziałem? Nie wiem, co pan powiedział i nie znam pana, ale jeśli nadal będzie pan tak pił, świat uwolni się jeszcze od jednej kanali. Rozwalę cię na pół. Jeśli natychmiast nie odłoży pan szabli, postaram się, żeby pana osądzili i powiesili w ciągu kilku dni. W tym mieście jestem lekarzem, a także sędzią. Jeśli usłyszę o skargach na pana, zostanie pan siłą wydalony. Zrozumieliśmy się? Ma pan rację. Przepraszam. Po prostu stary marynarz wypił za dużo rumu. Moje uszanowanie. Do widzenia, Bill. Dobranoc. Dziękuję. Do jutra. Na szczęście Jim, ten człowiek okazał się zwykłym komediantem. To prawda, trzeba przyznać, że dobrze grał. Piętnastu ludzi w skrzyni. 16, 17. 21 ludzi w skrzyni. Witaj, chłopcze. Podejdź tu, chłopcze. Nie bój się. Powiedz, czy to danie czeka na mojego przyjaciela Billa? Nie znam pana przyjaciela Billa. Nie zatrzymał się tu? Nie. Tu mieszka tylko kapitan. Bill też jest kapitanem, ale to nie on. Oto mój stary przyjaciel Bill. Wiedziałem, że go spotkam. Jim, daj mi szybko rumu. Muszę dojść do siebie. Witaj, Bill. Nie poznajesz mnie? Nie poznajesz swego starego drucha? Czarny pies. Czarny pies w odwiedzinach u swojego kompana ze statku. Czego chcesz? Idź już, chłopcze. Słuchaj, Bill. W końcu cię znalazłem. Do wszystkich diabłów. Dość tego. Skoro mam wisieć na stryczku, nie będę wisiał sam. To bez różnicy, Bill. Wynoś się stąd, bo cię zabiję. Jak cię jeszcze raz spotkam, odetnę ci głowę. Pilnuj go, zaraz wracam. Dokąd idziesz? Do pana Durites. Poprosimy doktora Lindsay, żeby przyszedł tu ze strażnikami i wyrzucił tego człowieka. Daj mi rumu. Zranił pana? Muszę uciekać stąd, Jim. Muszę podnieść kotwicę. Za dużo pan wypił. Czy pamięta pan, co powiedział doktor? Lekarze to oszuści. Rum zawsze był dla mnie tym, czym powietrze dla ptaków, woda dla ryb. Potrzebuję rumu, rozumiesz, Jim? Mama zamknęła wszystko na klucz. Muszę się napić, Jim. Widzisz, jak drżą mi ręce?
Nie mogę tego opanować, muszę się napić. Bez rumu mam halucynację. Widzę Flinta tam za tobą w tym kącie, jakby był namalowany na ścianie. Czy Flint to człowiek o jednej nodze? W tym kącie jest nie tylko Flint. Jeśli nie dasz mi rumu, zaraz pojawi się drugi. Proszę się, Jim, daj mi trochę rumu. Inaczej ci dwaj pokażą mi czarną plamę. Co to jest ta czarna plama? Ostrzeżenie. Chcą pana zabić? Nie chcą mnie, tylko mojej skrzyni. Co pan w niej trzyma? Tysiące złotych monet. Perły wielkie jak strusie jaja. Wszystko, czego chcesz, w zamian za kufel rumu. Może być pół kufla? Nareszcie gadasz jak trzeba. Trzymaj, chłopcze, i pośpiesz się. Niech pan tu na mnie zaczeka, zaraz wracam. Czy zechce ktoś powiedzieć staremu wojakowi, który stracił wzrok w obronie ojczyzny i ku chwale króla Jerzego, w jakim zakątku miasta się teraz znajduje? Stoi pan przy karczmie admirała Benbow w Zatoce Czarnych Skał. Słyszę jasny i miły głosik. Zbliż się do mnie, mój drogi przyjacielu, i poprowadź mnie swoją pewną ręką. Oczywiście, proszę pana. A teraz, mój przyjacielu, zaprowadź mnie do kapitana. Nie, proszę pana, to zbyt ryzykowne. Prowadź mnie zaraz do niego, albo złamie ci rękę. Mówię to dla pańskiego dobra. On ma długą szablę. Przed chwilą chciał zabić człowieka. Nie gadaj tyle, jak pan chce. Hej, Bill. Jestem stary Dune. Zostań tam, gdzie jesteś. Nic nie widzę, ale doskonale wyczuwam, kiedy ktoś poruszy choćby palcem. Interes interesem. Zaprowadź mnie do niego. Bill. Weź jego dłoń, chłopcze, i połóż na mojej. Gotowe. Masz czas do 10 wieczorem. Nie zrobią mi tego. Przelałem swoją krew dla tych rzeczy. Należą tylko do mnie. Mogą mi grozić, ile chcą. È mia, solamente mia, mia! Possono minacciarmi quanto vogliono, io... Oh! Jim, co się stało? Nie żyje. Masz czas do 10 wieczorem. Czarna plama. To oznacza, że wrócą. Kto? Ci, którzy grozili kapitanowi. Chcieli odebrać skarb, który jest w jego skrzyni. Chodźmy stąd. Nie, mamo, kapitan jest nam winien pieniądze, weźmy je. Oni i tak wezmą resztę. Boję się, Jean. Nic nam nie może się stać. Nie bój się. A jeśli? Chodźmy, mamo. Powiedział, że jest tam dużo złotych monet i mnóstwo perłów, wielkich jak strusie jaja. Zabierzemy tylko to, co nam się należy, i nic więcej. Ale tu nic nie ma. Tu coś jest. Otwierać drzwi. Widziałem kogoś. Drugie drzwi. Dalej, chłopcy, szybko.
scorza! Bill è già morto. Bill nie żyje. Przeszukajcie dom, idioci. Słabo mi. Oprzyj się na mnie. Ej, mi sentite? C'è già stato qualcuno. Ktoś tu przed nami był. Skrzynia Billa jest otwarta. Co jest w środku? Trochę pieniędzy. Mam gdzieś pieniądze. Znajdźcie paczkę. Nie ma jej. Rozumiem, to pewnie sprawka tego smarkacza. Trzeba było mu złamać rękę. Zgnieść na miazgę. Szukajcie dalej. Nadjeżdża sierżant. Gdzie? To tu, Harry. Ktoś ucieka. Johnny, czarny psie. Nie opuszczajcie swego przyjaciela. Gońcie ich, uciekli do lasu. Jim. Signora Hawkins. Pani Hopkins. Tu jesteśmy, doktorze. O Boże. Kto to był? Chcieli zabić kapitana, ale on skręcił sobie kark, tak jak pan przewidział. Czego chcieli? Szukali czegoś na górze, w skrzyni kapitana. Słyszałem, że chodziło o paczkę Flinta. To też było w skrzyni. Sądzę, że tam są dokumenty. Paczka Flinta. Znam tylko jednego Flinta, jeśli to on. To tylko mapa. Co oznaczają te czerwone strzałki? Mapa ze skarbem. Szybko. Pojedziecie ze mną. Ben, odjeżdżamy. Dokąd jedziemy? Do kawalera Triloni. Jim, mój chłopcze, prawdopodobnie odkryłeś tajemnicę wieku. To ta mapa, mówię wam. Kawalerze Triloni, jest pan pewien? To musi być ta mapa, jakem Triloni. A to jest wyspa, na której ukryto skarb. Długość i szerokość geograficzna. Patrz, Jim, w tym miejscu piraci przypuścili atak. Kawalerze, jest pan strasznie podekscytowany. Niech pan raczej coś zaproponuje. Powiedziałem przecież, że gdybym był młodszy, sam bym odkopał skarb, ale i tak sobie poradzimy, prawda, Jim? Zabiorę swoją łopatę. Nie będziesz potrzebował żadnej łopaty. Będziesz najbogatszym chłopcem w całej Anglii, a nawet w całym świecie. Kawalerze, zastanówmy się. Potrzebny jest nam statek z załogą. Jutro rano wyjeżdżam i w ciągu 2 tygodni zorganizuję statek z najlepszą załogą na świecie. Ci, którzy byli tu dzisiejszej nocy, zrobią wszystko, by odzyskać mapę. Zresztą nie tylko oni. Musimy działać w największej tajemnicy. Ma pan rację. Wszyscy będziemy trzymać język za zębami. Jest tylko jeden człowiek, którego się obawiam. Kto to? Jak się nazywa? To pan. Nie umie pan milczeć. Ja? Co pan mówi, doktorze? Tym razem się pan myli. Będę milczał jak grób. Patrzcie, kto przyjechał. Jak podróż? Bardzo się niecierpliwie. Gdzie statek? Kiedy odpływamy? Dopiero za kilka dni. Doktor Lisdy przyjedzie w sobotę. A gdzie statek? Oto on, hiszpański frachtowiec. Najlepsza łódź, jaka kiedykolwiek pływała po morzach. O Boże, jest wielki jak góra. Marynarze do działu. Raz, dwa. Chciałeś mnie, chłopcze, pozbawić drugiej nogi? Nie sądzę, żeby działa były naładowane. Powinieneś to wiedzieć. To ty chyba jesteś kapitanem. Ja? Chodź, Jim, pokażę ci. Pytał, czy jestem kapitanem.
Kapitanem jest jeden z moich ludzi. Wkrótce tu przyjedzie. Szuka go pan? Nie, dziękuję. Jestem tylko starym, kulawym marynarzem. Przyszedłem zaczerpnąć świeżego powietrza. Oglądałem tę łódź. Jest bardzo piękna i dobrze utrzymana. Z dobrego drewna, to widać. Rzeczywiście mało jest takich statków. Bardzo chciałem wejść na pokład i trochę się rozejrzeć. Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Oczywiście, proszę. Tędy. Przepraszam, kawalerze. Chodź, przyjacielu. Świetnie. Nazywam się Silver. Nazywają mnie Długi John Silver. Do pana usług. Miło mi, ja jestem kawaler Trelawney, a to mój pomocnik, Jim Hopkins. Cześć, przyjacielu. Musisz być dobrym marynarzem, tak jak ja. Przynajmniej mam dwie nogi. Jim, zachowaj je jak najdłużej. Ja straciłem nogę przez jednego francuskiego pirata. Służył pan we flocie wojskowej? Tak, moim dowódcą był admirał Falk. Legendarny admirał Falk? Tak, właśnie on. Czy wielu jest marynarzy z jedną nogą? Oczywiście. W całym kraju jest ich tyle, ile bocianów na dachach. Nie wiedziałem, panie Silver. Przepraszam, że zadałem to pytanie. Zrób z tego nowy węzeł. Niestety zatrudniamy ludzi tylko sprawnych fizycznie. Proszę się nie martwić, kawalerze. Nie zamierzałem proponować swych usług. Marynarz z jedną nogą nie jest już marynarzem. Ale mam pomysł. Czy znalazł pan już kucharza? Jeszcze nie. Prowadzę małą tawernę dla marynarzy i potrafię świetnie gotować. To wspaniała okazja. Jeśli pan chce, może zostać u nas kucharzem. Silver, w tym porcie aż roi się od nierobów. Zatrudniliśmy już 12 i wie pan, jak to się skończyło? Do pracy przyszło tylko 4, uwierzy pan? Och nie. To skandal. Usprawiedliwiłbym ich tylko w przypadku śmierci. Muszę znaleźć nowych ludzi. Ilu pan jeszcze potrzebuje? Potrzebuję około 20 mocnych mężczyzn, zdolnych stawić czoła dzikusom i piratom. Są jeszcze tacy, którzy boją się piratów? Nie boję się, ale nigdy nic nie wiadomo. Nie chcę się chwalić, ale znam najlepszych marynarzy w tym mieście. Mógłbym z 8 tu przyprowadzić. Niech tu przyjdą. Im szybciej uda nam się skompletować załogę, tym wcześniej wypłyniemy. Ma pan oko do marynarzy. Pokaż. Spróbuj jeszcze raz. Czy mogę pójść z panem Silverem? Lepiej nie. Mam jeszcze wiele spraw do załatwienia. Proszę pana. Niech pan weźmie ze sobą chłopca. Pokażę mu port i statki. Rozpocznie jego marynarską edukację. Do usług, idziemy. I tak to właśnie było. Czyli gdyby nie stracił pan nogi, byłby pan już kapitanem? Pomocy! Tak, byłbym już kapitanem. Szukałem właśnie tego. To dla przyszłego kapitana. 2,50. Patrz, jak to się robi. Dziękuję, panie Silver. Teraz ty spróbuj. Wszyscy do środka. Time is
To jest moja tawerna. Goszczę tu najciekawszych ludzi z północy. Przyjaciele, to jest Jim Hopkins, majtek z hiszpańskiego statku. Witaj. Na tym statku będę kucharzem. To prawdziwi przyjaciele. Cieszą się, bo wiedzą, że kocham morze. Pewnie potrzebują jeszcze marynarzy. Sądzę, że tak. Też o tym pomyślałem. Rozmawiałem z właścicielem statku i przekonałem go o umiejętnościach, które posiadają moi znajomi. Jesteś wspaniały, John. Przedstawiam ci Dandy Dozona, szkockiego szlachcica. Pływa dla samej przyjemności oglądania morza. Nie skrzywdziłby nawet muchy. Do twoich usług, chłopcze. Miło pana poznać, panie Dozon. A to jest William O'Brien. William chodzi co niedzielę do kościoła i czyta Biblię. Stracił ucho w obronie kobiety. To była pewna pani z Santiago, która się w nim zakochała i potrzebowała jego opieki. I zaopiekowałem się nią. To bardzo szlachetne. A ten pan to Israel Hentz. My go nazywamy Izrael Brzydal, ale jego uczciwość jest ozdobą naszego towarzystwa. Miło mi, panie Hentz. Wieje dobry wiatr, panie Hopkins. Gdzie jest John? Łapcie go! Stój, Jim! Dlaczego? Kto to jest? To czarny pies. Nie może nam uciec. Zatrzymajcie go. Co on takiego zrobił? To jeden z tych piratów. Powiedziałeś piratów? Chyba nie mówisz o tych piratach, o których opowiadał kawaler Triloni. Tak, musimy go złapać. Chłopcy, czy ktoś z was widział tu wcześniej tego podejrzanego typa? Czy ktoś z was go zna? Nie. Macie szczęście wszyscy. Gdyby ktoś znał tego typa, przyniósłby wstyd mojej tawernie. Poczekaj na mnie. Pójdę po mój worek, a potem opowiemy wszystko kawalerowi. Jakiś pirat. Co za wstyd. Ma pan śliczne buciki, panie Hopkins. Dostałem je na podróż od mojej mamy. Nosimy ten sam rozmiar buta. Mamy bliźniacze stopy. To prawda. Uwielbiam ładne rzeczy. To widać, prawda? Tak. Papuga. Tak, przyjacielu. Jeśli ktoś z was szuka pracy, zgłoście się na hiszpański statek, który stoi w porcie. Idziemy, chłopcy. Czy to samczyk? Nie, to samica. Bardzo dobrze wychowana. Bardzo dobrze mówi. Nie powiedziałbym. Na pewno mówi bardzo głośno. Jak się nazywa? Kapitan Flint. Możesz ją potrzymać? Polubiła cię. Czy ona dziobie? Nic ci nie zrobi. Myślałem, że papugi dziobią. Ta nie dziobie. Jest słodsza od miodu. Wiesz co, Jim? Zastanawiając się nad sprawą kawalera... Jaką sprawą, panie Silver? Mów do mnie długi John. Sądzę, że nie powinieneś mu mówić, że widzieliśmy czarnego psa. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że kawaler jest bojaźliwym typem, nieprawdaż? Nie złapaliśmy czarnego psa, więc to tak, jakbyśmy go nie widzieli. To prawda. To samo zdarzyło się admirałowi Hawke. W czasie wojny w Zatoce Lizbońskiej strażnik doniósł mu niepokojącą wiadomość i wiesz, co się stało? Admirał strasznie się zdenerwował, a z jego uszu przez 30 dni tryskała krew.
Zuszu? Przez 30 dni? Sam to widziałem. Wyglądał jak beczka piwa z otwartymi kurkami. Mając na względzie spokój kawalera, lepiej nic nie mówić. Sądzę, że ma pan rację. Widać, że jesteś dzielnym chłopcem. Zobaczysz, że będziemy żyć w zgodzie, jak dwa statki na tym samym kursie. Zostaw mnie! Ona naprawdę dziobie. Nie robi tego złośliwie. Może jeszcze dobrze cię nie zna. Musiała poczuć się zazdrosna. Spokojnie, twój stary, długi John jeszcze tu jest. Niedobra. Teraz chciałaby mnie pocałować, tak? Niedobre stworzenie. Czy zawsze są tacy radośni, kiedy statek odpływa? Wszyscy dobrzy marynarze są tacy. Nawet jeśli byłby to rejs na drugą stronę tęczy, gdzie czekałyby skarby, nie byliby aż tak radośni. Zauważyłem, że lubi pan doktora Lindsay. To sympatyczny człowiek. Co prawda nie jest wilkiem morskim, ale potrafi pokroić człowieka na kawałki, jak kiełbasę. Nie trudno pokroić człowieka na kawałki. Ja bym nie potrafił. Tu też liczy się doświadczenie. To nie dla mnie. Dla mnie też nie. Nawet gdybym się temu przyglądał, zemdlałbym jak ugotowana gruszka. My dwaj jesteśmy za delikatni na takie rzeczy. To dla kawalera z wyrazami mojej głębokiej sympatii. To od długiego Johna z wyrazami głębokiej sympatii. Nasz Silver jest doskonałym kucharzem. Długo nie zapomnimy tej podróży, również dzięki niemu. Długi John jest wspaniałym człowiekiem. To prawda. Za nasze zdrowie. O, kapitan Smollen. Wydaje się, że sprawy idą dobrym biegiem. Niech się pan poczęstuje. Powiem krótko, nawet jeśli mogę kogoś obrazić. Nie podoba mi się ten rejs, to jest mglista atmosfera. Niech się pan jaśniej wyrazi. Zostałem wynajęty po to, żeby poprowadzić pański statek, ale ukrywa się przede mną informacja na temat celu podróży, o którym wie każdy marynarz. Wydaje mi się to dziwne. A panu? Mnie też. Do czego pan nawiązuje? Płyniemy po skarb. Kapitanie, kawalerze, doskonale wiem, co mówię. Wie o tym również pierwszy oficer. Nikomu o tym nie mówiłem, chyba że pan albo ten chłopiec. Daję moje słowo honoru, że nie. Więc rzeczywiście chodzi o skarb. Czy ufa pan załodze? Nie patrzy im dobrze z oczu. To najlepsi marynarze w Anglii. Jak odnajdziemy skarb, zbuntują się. Przed odpłynięciem musimy przedsięwziąć środki zaradcze. Za pańskim pozwoleniem, zacznę od zaraz. To usuń dwa cale. Dobrze, kapitanie. Panie kapitanie, co teraz z tym zrobimy? Po co skracać noże? Zawsze tak robię przy długich rejsach. W ten sposób unikam komplikacji. Kapitan ma rację. Kto ma uczciwe zamiary, nie będzie się przejmował, że jego nóż jest o kilka cali krótszy. Ustaw strażę na pokładzie, a te wszystkie rzeczy każ przenieść pod rufę. Dobrze, strażę na pokład. Kapitanie, to oznacza, że będę musiał przenieść pod rufę również zapasy żywności, a ja już je tak rozlokowałem, żeby się nie zamoczyły. Nie zamoczą się. Idź teraz do kuchni i przygotuj kolację. Do usług, kapitanie. A wy, co tak stoicie jak słupy? Brać się do roboty. Tak jest. No i co? Żadnej broni, kapitanie. Są panowie pewni, że chcą płynąć? Absolutnie tak. Podnosimy kotwicę. Tak jest, kapitanie. Co się dzieje, przyjacielu? Kapitan kazał przenieść także koje. Będziesz spał jak dżentelmen. Gratuluję ci, Jean. Chciałbym zostać tu, gdzie jestem, razem z tobą. Zobaczymy. Jak wypłyniemy na pełne morze, poproszę kapitana o zmianę koi. Na pewno się zgodzi. Bierz się do pracy, chłopcze. Na moim statku nie ma taryfy ulgowej. Jedyny uczciwy człowiek na tym statku to kapitan Smollen. Być może uczciwy, ale i nieznośny. Uważam jego zachowanie za nieludzkie, antymarynarskie i antyangielskie.
Do stu diabłów. Czego ten kapitan chce ode mnie? Już tak jest. Ale masz rację, dziś jest bardziej nerwowy niż zwykle. Sądzę, że coś się stało. Nie uważasz? Tak, ale to nie jest powód, żeby... Ja nic nie wiem. To ty powinieneś być kapitanem na tym statku. Założę się, że lepiej byś rządził niż on. Posłuchaj, przyjacielu. Kapitan to dzielny człowiek. Jest bardzo mądry. Byłoby cudownie, gdyby można było otworzyć ludziom głowy i zajrzeć, jakie myśli skrywają w środku. Odpływamy. W porządku. Prawda, panie Arrow? To proste jak drut. Podnieść żagle i ustawić ster. Teraz przednie żagle. Podnieść przednie żagle. Wyprostować maszt. Wyprostujcie maszt. Dość tego zawodzenia. Ta piosenka już mnie znudziła. Długiemu Johnowi się podoba, a mnie się nie podoba. Dasz nam się napić? Kawaler nigdy nie pije w dzień. Lubi za to przypinać do szyjki koronki z Walencji. Mamy podobny gust. Mnie też się podobają. Gardło to bardzo delikatne miejsce. Kręć, przyjacielu, inaczej zejdziemy z kursu. Zagapiłeś się. Patrzyłem na rekina. Będzie za nami płynął dopóty, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Daliśmy mu tyle obierek z ziemniaków. On tego nie lubi. Zwykle płynie za statkami z niewolnikami. To okropne, ale widzę, że powietrze służy twoim płucom. Co mają z tym wspólnego płuca? Już od dawna nie kazłałeś. Tak? Czuję się lepiej. To zasługa morskiego powietrza. Co będziesz robił po tym rejsie? Nie mam dużego wyboru. Wrócę do mojej tawerny. Nie chciałbyś zamieszkać ze mną? Z tobą, przyjacielu? Tak. Kiedy wrócę, będę miał dużo pieniędzy. I chciałem powiedzieć, że mieszkamy z mamą sami. Mamy wiele pokoi z widokiem na morze, a ty wiesz, jak prowadzić tawernę. Byłoby fajnie, nie? Sądzę, przyjacielu, że się do tego nie nadaję. W każdym razie mam nadzieję, że będziesz nas odwiedzał. Zostaniemy przyjaciółmi na zawsze. Oczywiście, że tak. Przyjaciele na całe życie. Nie pluj nigdy pod wiatr, bo się oplujesz. Trzeba pluć z wiatrem. Patrz, pan Arrow jest znowu pijany. Kapitan zaraz go otrzeźwi. Co jest, Arrow? Mam morską chorobę. Pan jest pijany. Przecież nic nie piłem. Pan jest pijany.
Jeśli to jeszcze raz się zdarzy, ukażę pana. Skąd miał pan rum? Jaki rum? Nie jestem pijany. Niech pan zejdzie pod pokład, zanim się zdenerwuje. Wy tam, dwaj, Silver, co pan tu robi? Bond, przejmij ster. Tak jest. To z powodu chłopca, pan Arrow. Do diabła z panem Arrow. Niech pan wraca na swoje miejsce. Już idę. Jak zdrowie, panie Arrow? Chce pan herbaty? Jest pan największym znawcą herbaty w całej flocie. A ja jestem do pana usług. Nie znaleźliśmy go, kapitanie. Szukaliśmy nawet w bagażowni. Biedny porucznik. Przyszedł wczoraj do mnie do kuchni. Potrzebował świeżego powietrza. A więc był jeszcze pijany. Przyznam się, że też miałem takie podejrzenie. Stary rekin już za nami nie płynie. Pewnie Arrow wpadł do morza. To duży problem. To rzeczywiście problem. Co pan teraz zrobi bez pierwszego oficera? Na wszystko jest rada. Na miejsca. Powiedziałem, że z nikim nie wchodzę w układ. Zastanów się, Harry. Zejdź z drogi, Canalio. Nie podobasz mi się, zresztą jak wielu innych na tym statku. Wydaje się, że Harry nie lubi przebywać z nami na statku. Co się tak patrzysz, Harry? Cierpisz na zawroty głowy? Zobacz, następny rekin. Nie, to czarny delfin, przyjaciel marynarzy. Jest ich tu cała rodzina. Nie jedzą ludzi? Ależ nie. To dobry znak, kiedy delfiny płyną tak blisko statku. Dla marynarzy oznacza to, że rejs będzie udany. Delfiny pomagają ci wypłynąć z portu, a przy powrocie wpłynąć. Wiemy, skąd odpłynęliśmy, ale nie wiemy, dokąd płyniemy. O'Brien, byłeś z nim na górze. Jak to się stało? Nie wiem, panie. Cały drże ze zdenerwowania. Nagle zobaczyłem, jak spada. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Biedny Harry. Nawet nie zauważył, kiedy odszedł. Szczęśliwie dla niego. Przygotujcie pogrzeb. Tak jest. Ziemia na horyzoncie. To musi być ta wyspa. Chodźmy zobaczyć. Widzę ją. Gdzie? Za tymi chmurami. Jest ukryta za mgłą. Do 100 diabłów. Do 100 000 diabłów. Tak, to musi być ta wyspa. To tu, u zbocza tego pagórka. W samym centrum wyspy. Jim, sprawdź, czy w beczce są lepsze jabłka. Tak jest. Jutro o świcie przypłyniemy, a o zachodzie słońca odpłyniemy ze złotem. Zdecydowałeś się? On też słyszał rozmowy o skarbie.
Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest skarb? Kto nam o tym powie? Tylko Flint to wiedział. Zarzucił kotwicę dokładnie w tym samym miejscu, co my. Wyszedł na ląd z 6 kompanami, a wrócił już sam. Umarli nie mówią i nie gryzą. Powiedział tylko to. A reszta co będzie robić? Oni nic nie rozumieją. Trzeba im wyjaśnić. Jesteśmy już na miejscu. Jak długo mamy czekać z założonymi rękami? Kiedy zaczniemy działać? W ostatniej chwili, kiedy będziemy mieli absolutną pewność. Nie stawia się pustego garnka na ogniu. Pozwólmy, aby sprawy toczyły się własnym biegiem. Oni mają mapę, wezmą skarb i przeniosą go na pokład. Kapitan Smolen wyprowadzi nas na spokojne wody, a któregoś dnia on i cała reszta skończą jako pokarm dla rekinów. Dołączą do Flinta. Kapitan będzie się dobrze czuł w towarzystwie Flinta. Przynieś mi jabłko z beczki. Chcę osłodzić sobie smak fajki. Silver! Nasi ludzie rozpakowują broń. Mówiłem im, że mają czekać dopiero na twój sygnał. Przeklęci idioci. Jaki wspaniały prowiant trzyma tu nasz przyjaciel. Sprawdź, czy w tamtej skrzynce zamiast wiśni są naboje. To ja kazałem załadować broń na statek i to ja powiem, kiedy możecie je użyć. Chciałbym, żeby to był tylko brzydki sen, ale niestety tak nie jest. I to mają być ci pana dzielni ludzie, kawalerze? Kapitanie Smolen, jest mi głupio i przykro. Czekam na pańskie polecenia. Nie wiem, jak mogła się utworzyć tak silna i zwarta grupa. Kazałem ich wybrać Silverowi. Wydawał mi się dzielnym człowiekiem. Tak dzielny, że powinien wisieć na szubienicy. Nie martw się, Jim. Sądzę, że możesz być naszą kartą przetargową. Odwagi. Nie boję się. Jest nas tylko 7 plus młody Jim Hopkins. 2 już nie ma. Jaki będzie pierwszy ruch? Musimy zyskać na czasie. Będziemy grali ich kartami. Pozwolimy im zejść na ląd. Na pewno się ucieszą. Pewnie będą szukali skarbu. Kiedy wszyscy zejdą na ląd, podniesiemy kotwicę i odpłyniemy. Jeśli nikt nie zejdzie, zabarykadujemy się w tej kajucie i będziemy się bronić. Redrick, naładuj szybko muszkiety. Jeśli tylko kilku z nimi zejdzie na ląd, jestem pewien, że wrócą na pokład jak owieczki. Odwagi, możesz jeszcze wiele dla nas zrobić. Oni tobie ufają. Ty i Silver byliście dobrymi przyjaciółmi. Tak, wiem. Naprawdę byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Zamierzaliśmy polować na kozicę. Zaprosiłem go nawet do domu. Nigdy nie miałem przyjaciela. Ten sznur dostałem od niego. Uczył mnie robić węzły. Teraz już go nie chcę. Dalej, chłopcy. Spójrzcie, jaki piękny dzień. Trzeba się nim nacieszyć. Kucharz pokładowy jest zawsze z wami. Wiosłujcie. Silver zostawił 6 ludzi. Czy przyłączą się do niego? Jim! Co tu robisz? Kto cię tu przysłał? Nikt mnie nie przysłał. Chciałem tylko... Co chciałeś? Ziemia! Jim, zaczekaj. Dokąd idziesz? Wracaj! Hunter!
Albert, Jim zszedł na ląd. Myślałem, panie, że bierze udział w naszym planie. To bardzo niebezpieczne. Zastanów się. Co ty mówisz, Silver? Nie chcę nawet o tym słyszeć. Dosyć. Nie mieszaj mnie w to. Jestem uczciwym marynarzem. Wiem doskonale, Tom, że jesteś nieskazitelnie czysty. Wiedziałem to, jak cię tylko zobaczyłem. Bądź rozważny. Dla uczciwości nie warto ryzykować życia. Co to mogło być? Wydaje mi się, że to głos Allena. Zabiliście go, bo był uczciwym człowiekiem, czy tak? Zabij w takim razie i mnie, ty draniu. To chyba nie był Jim. Są teraz zdolni do wszystkiego. Mamy tylko jedno wyjście. Wracajcie pod pokład. Zranił mnie. Musimy opuścić statek. Załadujcie na szlupy jak najwięcej prowiantu i amunicji. Szybko, opuścić szalupę. Mamy zostawić statek? Przejrzałem ich grę. Zabili już dwóch ludzi. Jak wrócą na pokład, przyjdzie kolej na nas. Nie możemy im stawić czoła? Mając tych pozostałych zbirów pod pokładem? Pewnie zechcą podpalić statek. Lepiej zejść na ląd i udać się do kryjówki Flinta, jeżeli jeszcze jej nie zniszczyli. Abramie Gray, opuszczamy statek. Sądzę, że jesteś uczciwym człowiekiem. Jeśli chcesz spełnić swój obowiązek, wychodź i przyłącz się do nas. Pozwólcie mi wyjść. Nie wychodź, Gray. Jestem z panem. Bardzo dobrze. Idź i pomóż innym. Tak jest. Nie strzelaj. Kim jesteś? Jestem Ben Khan. Od 3 lat nie widziałem człowieka. Trzy lata? Jesteś rozbitkiem? Nie. 3 lata temu zostałem tu porzucony. Żywię się tylko mięczakami i roślinami. Chciałbym w końcu zjeść jak chrześcijanin. Nie masz przypadkiem ze sobą kawałka sera? Nie masz. Od wielu nocy śni mi się, że jem chleb z serem. Potem się budzę i widzę, że to był tylko sen. Jeśli uda mi się wrócić na statek, dam ci coś do zjedzenia. Któż ci przeszkadza w powrocie na statek? Chyba nie stary Flint. Nie, Flint już nie żyje. Ale na statku są jego piraci. To dla nas duży kłopot. Jest tam człowiek o jednej nodze? Masz na myśli Silvera? Jeśli to on cię tu po mnie wysłał, to już po mnie, jestem pewien. Kto jeszcze z tobą jest, chłopcze? Jest jeszcze doktor Lizzi, kawaler Triloni i kapitan. Mówisz, że kawalerowie i doktorzy? Prawdziwi dżentelmeni.
Nikt jeszcze nie wrócił. Doktorze odwagi, to nasza ostatnia podróż. 3 lata temu byłem marynarzem na statku. Gdy ujrzeliśmy tę wyspę, powiedziałem: chłopcy, na tej wyspie jest zakopany skarb Flinta. Wyjdźmy na ląd i poszukajmy go. Szukaliśmy go przez 12 długich dni. Z każdym dniem byli na mnie coraz bardziej wściekli. Któregoś razu wrócili na statek beze mnie. Powiedzieli mi: zostaniesz tutaj, skoro jesteś pewien, że tu jest skarb, szukaj go dalej na własną rękę. Visto che sei così sicuro che il tesoro è sepolto qui, continua pure a cercarlo per conto tuo. Ti sembrano modi da gentiluomini? No, dico io. E poi l'hai Znalazłeś go? A to po to przyjechali panowie kawalerowie i doktorzy. Skoro chcesz wiedzieć, to ci coś pokażę. Tam, za tą skałą, jest mała łódka. Sam ją zrobiłem. Weź ją i wróć na statek. Powiedz kawalerowi, że Ben Khan ma duże zaufanie do panów z urodzenia, za to mniejsze do panów fortuny. Potem uszczypnij go w policzek, tak jak ja to zrobiłem. A potem? Potem powiedz mu, że Ben Khan czeka na niego na pagórku. Ale żeby przyszedł sam. Niech trzyma w ręku coś białego. Daję słowo, że nic z tego nie rozumiem, ale powtórzę wszystko dokładnie kawalerowi. Co się dzieje? Słyszysz? Zaczęli walczyć. Kto tu najlepiej strzela? Pewnie kawaler Trilone. Niech pan strzela do tych przy armacie. Ładuj szybko. Pośpieszmy się. Wejście do rąk strzelby. Strzeliłem w dziesiątkę. Wiosłujcie dalej. Odpalić. Wszyscy wysiadamy. Nie zamoczcie muszkietów. Jim, dzięki Bogu żyjesz. Szybko, opuścić łódź. Tędy. Opuścili statek. Idą w głąb lądu. Przetnijmy im drogę. Patrzcie, idioci, mają broń. Wystrzelają nas jak przepiórki. Wracamy na statek. Z tą flagą poczujemy się niepokonani. Ale łatwo nas nie wykryją. Sądzę, że lepiej ją opuścić. Opuścić flagę? To byłby dyshonor. Nie zrobię tego. Mamy mało prowiantu i dużo amunicji. Zginiemy za Anglię. Ktoś idzie. Mają białą flagę. To może być pułapka. Trzymajcie broń w pogotowiu. Czego chcecie? Kapitan Silver chce wam złożyć propozycję. Wpuśćcie nas. Nigdy nie słyszałem o takim kapitanie. Kim jest ten kapitan Silver? To ja. Ci biedni chłopcy nazwali mnie kapitanem, gdy pan zdezerterował. Czego pan chce, Silver? Chcę z panem pomówić chwilę. Nie mam panu nic do powiedzenia, ale niech pan wejdzie. Jeśli to jakaś pułapka, będziecie żałowali. Wystarczy mi pańskie słowo, kapitanie. Jest pan prawdziwym dżentelmenem. Nigdy nie miałem co do tego wątpliwości. Miejcie oczy otwarte. Dobrze. Znów wszyscy razem. Jak jedna szczęśliwa rodzina. Jak leci, Jim?
Wolałbym, żeby pan usiadł, proszę. Nie chcę widzieć tego kija. A więc czego chcecie? Chcemy skarbu i wkrótce będziemy go mieli. Jeśli chcecie ocalić skórę, musicie nam oddać mapę Flinta. I pewnie najpierw musimy wam oddać całą wyspę. To też jest jakiś pomysł. Niech pan posłucha. Gdy skarb będzie już na statku, wpuścimy was na pokład. Daję panu moje słowo, że wysiądziecie zdrowi i cali w pierwszym porcie, do którego zawiniemy. Jest pan bardzo wspaniałomyślny. Taki już jestem. Moje słowo honoru jest warte więcej niż jakiś podpis na umowie. Czy coś jeszcze? Chyba jasno się wyraziłem. Dobrze. Teraz niech pan posłucha. Jeśli wszyscy złożycie broń, zabiorę was do Anglii i zagwarantuję uczciwy proces. Jeśli odmówicie, to ja, Alexander Smolen, chcąc być godnym angielskiego munduru, przyrzekam, że doprowadzę was wszystkich do więzienia. Czy to pana ostatnie słowo? To jedyna odpowiedź, jaką możecie ode mnie uzyskać. Teraz ostatnie słowo należy do pana. Akceptuje pan moją propozycję? Nie. A więc wynoś się stąd natychmiast. Proszę podać mi rękę. Wolałbym dotykać ścierwa. Kto z was pomoże mi się podnieść? Wkrótce zniszczę ten fort. A ten, kto przeżyje, jeszcze będzie zazdrościł umarłym. Szybko, do broni, chłopcy. Każdy na swoje miejsce. Zaraz nas zaatakują. Wy zaatakujecie z lewej strony i zburzycie płot. Morgan, ty ze swoimi ludźmi od prawej strony. John, wy zaatakujecie z tyłu. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzą. Już są. Zanim wystrzelicie, upewnijcie się, czy są przy płocie. Przynieś strzelbę, Jim. Szybko, Jim. Świetnie, Triloni, jest pan prawdziwym żołnierzem, a pan jest prawdziwym kapitanem. Szybciej, strzelajcie! Wychodzimy, będziemy walczyć wręcz. Odwagi, panowie. Moje gratulacje. Czekałem na ten moment. Wycofali się. Wejdźmy do środka. Kapitanie, jesteście stademowiec. Gratulacje. Nie zajmujcie się mną. Obserwujcie teren. Na razie wycofali się. Jim, moja torba. Dwaj nasi ludzie nie żyją. Prosiłem cię o torbę. Tak jest. Niech nasi odpoczywają w pokoju. A straty przeciwnika? 7 ludzi. Dobrze, dostali niezłą lekcję. Zostało 9 wrogów, na nas 5.
Powiedział, mam zaufanie do panów z urodzenia? Tak. Nadchodzi Grey. Co oni robią? Zaczaili się w lesie. Słyszałem ich rozmowę. Silver chyba oszalał. Mówił, że jutro rano zabiją nas wszystkich. Coś jeszcze mówił? Budują tratwę, żeby przewieźć armatę na brzeg. Silver mówi, że tym ruchem skończą partię. Musimy spróbować ostatniej szansy. Jesteś pewien, że on jest szalony? Nie jest szalony, ale trochę głupi. Kazał mi uszczypnąć kawalera. Uszczypnąć mnie? Jak? Pan pozwoli. O tak. Jakiś wariat. Do świtu zostały jeszcze 2 godziny. Spróbuję go odszukać. Przed wieczorem nie uda im się przynieść armaty. Jeśli zaczną, zaraz wrócę. Powodzenia, doktorze. Dokąd poszedł doktor? Do tego Benkana. Chcę z nim mówić. Ja nic nie zrozumiałem z jego mowy. Gada i gada i nic nie mówi. A co zrobimy z tą armatą? Gdyby udało się zerwać kotwicę, statek zacząłby dryfować i pozbawilibyśmy ich zapasów i armaty. Przydałaby się jakaś łódka. Ich szalupy są dobrze strzeżone. Wiem. Doktor ma rację. Naszą jedyną nadzieją jest Benkan. Nie oddalaj się, Jim. Dobrze, wychodzę na chwilę, bo tu jest gorąco. Pokaż karty. Chwila. Ktoś tu jest. Nie udawaj bardziej pijanego niż jesteś. Ja jestem pijany, a ty jesteś szalony. To ty jesteś szalony, O'Brien. Denerwuje mnie ta twoja małpia twarz. Tak? To chodź tu. Wstawaj. Zaczynamy dryfować. Zgubiliśmy kotwicę. Lina się zerwała. Pośpiesz się, płyniemy na skały. Co panuje z panie Hens? Źle się pan czuje? Biedny stary Willy miał jeszcze mniej szczęścia ode mnie. Oszukiwał w kartach, ale był moim przyjacielem. Skąd się tu wziąłeś? Przypłynąłem, żeby przejąć statek. Od tej pory to ja jestem pana dowódcą. Do usług, kapitanie Hopkins. A kto poprowadzi statek, jeśli zachoruje? Posłuchaj.
Dasz mi jeść i pić. Znajdziesz jakiś bandaż i opatrzysz moją ranę, a ja ci pomogę poprowadzić statek. To chyba uczciwa i jasna propozycja. Zgoda, panie Hens. Ale nie podoba mi się ta flaga na górze. Najpierw muszę ją opuścić. Niech Bóg ocali króla i jego ziemię. Teraz kolej na pańską ranę. Jaki ty jesteś dobry, kapitanie Hopkins. Dokąd płyniemy? Na pewno nie tam, gdzie ostatnio zakotwiczyliśmy. Widziałem mapę tej wyspy. Zna pan północną zatokę? To ta z drugiej strony wyspy. Tam właśnie płyniemy. To spokojne miejsce. Na pewno nikt nas tam nie znajdzie. Co pan o tym sądzi? W tych wyjątkowych okolicznościach, kapitanie, muszę przyznać, że nic mnie to nie obchodzi. Płyniemy w dobrym kierunku? Tak jest, kapitanie. Zablokuj ster i chodź tu stawiać żagle. Dobrze. To była męcząca podróż. Może pan stać? Mogę również chodzić. Teraz pan odpocznie, kapitanie Hopkins. Pewnie broń jest wilgotna, kapitanie Hopkins. Niech się pan nie zbliża, bo rozwalę pan łeb. Wie pan, że umarli nie gryzą. Ty i ja jesteśmy wyjątkowi, jeden wart drugiego. Masz nieszczęście, że jesteś moim przeciwnikiem. Bardzo mi przykro, Jim. Uwierz mi. Wybacz, ale muszę to zrobić. Thank you.
15 ludzi w skrzyni i jedna butelka rumu. Doktorze Lipsi? Doktor Lipsi! Entra pure! Wejdź, smarkaczu! To jest przecież Jim Hopkins. Sądzę, że przyszedłeś tu jako przyjaciel. Co zrobiliście z moimi przyjaciółmi? Zabiliście ich? Ależ nie. Zaczynali nam przeszkadzać, więc zawarliśmy z nimi umowę. Umowę? Na jakich warunkach? Pozwoliliśmy opuścić im fort w zamian za połowę zapasów prowiantu i amunicji. Dokąd poszli? Poszli przed siebie. Możesz oszczędzić czas i nie szukać ich. Nie chcą mieć z tobą nic do czynienia. Oszukuje mnie pan. Nie, Jim. Wielokrotnie słyszałem, jak kawaler nazwał cię dezerterem, a doktor myśli, że zrobiłeś to ze strachu. To niesprawiedliwe. Nie jestem dezerterem. Ależ oczywiście. Zawsze miałem nadzieję, że kiedyś przyłączysz się do mnie. Teraz jest dobry moment. A jeśli odmówię? Nawet jeśli znajdziecie skarb, to i tak stąd nie odpłyniecie. Przeciąłem cumy i statek dryfuje. Ty, Jim? Siedziałem w beczce z jabłkami. Słyszałem, jak spiskujecie. To ja was wydałem. To ja zabiłem tych dwóch na statku i to ja ukryłem statek w bezpiecznym miejscu. Jeśli chcecie, zabijcie mnie. Wystarczy mi, że przestaniecie się śmiać. Jesteś naprawdę dzielny, przyjacielu. To on zabrał mapę. Zbyt wiele razy już nas wykiwał. Teraz dosyć. Stać. Czy ty jesteś kapitanem Morgan? On ma rację. Ja tu rządzę. Ja decyduję, co jest słuszne. Dawno bym wisiał, gdybym cię słuchał. Chcesz ze mną dyskutować? Dobrze. Tak jest lepiej. Ten chłopiec jest mocniejszy od was wszystkich razem. Bardzo go szanuję, jeśli rozumiecie mowę angielskiego króla Jerzego. To wara wam od chłopca. John, źle rozegrałeś tę sprawę. Nie stajesz na wysokości zadania. Chłopiec, którego bronisz, zasłużył na stryczek. Teraz mamy problemy, bo nie pozwoliłeś nam zabić wszystkich podczas rejsu. Uwolniłeś ich z tej pułapki. Mamy prowiant i amunicję, ale oni mają mapę. Co do diabła zrobimy bez tej przeklętej mapy? Dobrze mówi. A co to jest? Do 100 gromów. To mapa Flinta. Skąd masz mapę? Od doktora Lipsi, przyjacielu. Mogłeś ją zabrać, zabijając go. Nie, taka była klauzula do naszej umowy. Oni odzyskają wolność, a my zagarniemy skarb. Chcesz zaczerpnąć ze mną świeżego powietrza? Tu wewnątrz jest tyle głupoty, że nie mogę oddychać. Teraz jak macie mapę, nie ma już dla nas żadnej nadziei. Nie, przyjacielu, możesz jeszcze mieć swoją część. Nie, dziękuję. Chcę ci powiedzieć, że jestem ci wdzięczny za to, że mnie obroniłeś. Będzie lepiej, jak poszukam teraz moich przyjaciół. Do widzenia. Poczekaj, zostań jeszcze ze mną. Sądzę, że nie masz tam po co wracać. No tak. Poza tym możesz mi się przydać jako zakładnik. Usiądź. Jako zakładnik? Dlaczego mielibyście potrzebować jeszcze zakładnika? Przecież zawarliście umowę. Umowy przestrzega się dopóki nie nadarzy się okazja, żeby ją zerwać. To niehonorowo, ale bardzo wygodnie. Widziałeś, jak przed chwilą mnie potraktowali? Musiałem im pokazać mapę. A dlaczego miałbyś im nie pokazywać? Bo jest nas za dużo do podziału. Chciałem połowę z nich wyeliminować, ale się nie udało. Znowu morderstwa. To nie morderstwa, to taktyka. Pewnego razu zagarnęliśmy skarb z peruwiańskiego statku. Potem zauważyliśmy, że jest nas za dużo do podziału. Ja i Flint czekaliśmy, jak wszyscy zasną. Nie chcę już dalej słuchać.
Jak chcesz, Jim. I co było później? Flint był naprawdę odważnym człowiekiem. W nocy, jak wszyscy spali, wzięliśmy w dłonie ciężkie młoty. Dalej już mnie nie interesuje. Zgoda. Zresztą to nieważne. Pozbyliśmy się tylko 13 ludzi. Ej, witam w forcie. Co słychać, Silver? Czy są wiadomości od Jima Hopkinsa? Jestem tutaj, doktorze Lindsay. Dzięki Bogu jesteś cały. Pozwólcie mi z nim porozmawiać. Nie, jeszcze nas wykiwają. Zostaw mnie. Po raz ostatni powtarzam ci, żebyś nie dotykał chłopca. Daj mi słowo honoru, że nie będziesz próbował ucieczki. Możesz mi zaufać. Dobrze. Pójdziemy pogawędzić z doktorem. Doktorze Lindsay, dokąd poszliście? Dlaczego zostawiliście im mapę? Wyjaśnię ci innym razem. Wszyscy czujemy się dobrze. A ty gdzie byłeś? Martwiliśmy się. A więc nie uważacie mnie za dezertera ani drania? Nawet nam to nie przyszło przez myśl. Powiedziałeś, że uważają mnie za dezertera i nie chcą mnie znać. Myślałem, że będzie lepiej, jak się do nas przyłączysz. Przysięgam panu, że się do nich nie przyłączyłem. Powiedz, gdzie byłeś, Jim? Odciąłem cumy statku, tak jak mówił kapitan Smolen. Sam zaprowadziłem statek do północnej zatoki. Do północnej zatoki? Wsiadajcie na statek i uciekajcie. Nie martwcie się o mnie. Jeden ruch i strzelam, Silver. Szybko, Jim, uciekaj. Nie mogę. Dałem słowo. Wobec tych ludzi słowa się nie liczą. Szybko uciekaj. Nieważne, dałem słowo i to się liczy. To dzielny chłopak, godny szacunku. Jim, nie opuścimy bez ciebie wyspy. Zapewniam cię. Teraz pójdziecie szukać skarbu? Sądzę, że tak. Ale niech pan pamięta, Silver, jak go znajdziecie, czeka was brzydka niespodzianka. Jeśli Jim wyjdzie z tego choćby z jednym zadrapaniem, dostanie pan kulą prosto w głowę. Brzydka niespodzianka. Ciekawe, czy miał na myśli proch. Przekonamy się. Patrzcie, tu jest busola. Wschód, południowy wschód. O 2 stopnie od kierunku zachodniego. Spodziewałem się tego. Na mapie jest to samo. To musiał być jeden z tych 6 piratów, których Flint wykolegował w drodze do skarbu. Założę się, że znajdziemy tu jeszcze 5 dzielnych chłopaków. To musi być Flint. Wiele razy słyszałem, jak krzyczał Megro. Dajcie mi rum. To ostatnie słowa, które wymówił. Jeśli to on, jestem skończony. Gdzie słyszałem wcześniej ten głos? Nikt z nas nie rozumie tych słów. To na pewno duch Flinta. Tylko człowiek z krwi i kości może mówić. Nie bałem się Flinta, kiedy żył. Nie będę się bał i teraz, kiedy nie żyje. Nareszcie jesteśmy. To tam. Do ataku. Tutaj nic nie ma. Masz rację. Oszukali nas. Weź to, przyda ci się. Gdzie są te złote monety? Spróbujcie trochę pokopać, może coś znajdziecie. Zabiję tego kulasa. Zdrada! Na jakiś czas mamy ich z głowy. Doktorze Lindsay, skąd się tu wzięliście? Później ci wyjaśnię.
Tu nie ma żadnego skarbu. Tylu ludzi zginęło bez powodu. Muszę przyznać, że nic nie rozumiem. Nie zniechęcaj się. Pójdziemy teraz do tawerny Benkana. Może tam znajdziesz jakieś wyjaśnienie. Benkan? Ten wariat? Kręci mi się w głowie. Dziękuję, doktorze. To była miła niespodzianka. Do stu diabłów ten głos. Benkan, pirat Flinta. Co słychać, panie Silver? U mnie dobrze, a u pana? A więc to była twoja sprawka. Gray, idź do przodu z Jimem. Idziemy, Silver. Czeka cię jeszcze wiele niespodzianek. Dzień pełen wrażeń. Raczej tak. Naprzód, nie bój się. Do stu diabłów. To skarb. Jak on się tu znalazł? To ja go wykopałem i przyniosłem tu na własnych barkach. Dam ci dużo sera. Naprawdę? Naprawdę. Czy to wszystko? Nie schowałeś czegoś? Ależ nie, panie Silver. Silver, do usług. Kapitanie, jestem na pańskie rozkazy. Ja i Jim zrobiliśmy dobrą robotę. Mając taki skarb, staniemy się jedną wielką rodziną. Nie ma pan żadnego prawa. Zabiorę pana do Anglii i każę osądzić za morderstwa i rozbój. Patrz, Jim, te rubiny są czerwone jak ogień. Nie sądzi pan, kapitanie, że to dla mnie za surowa kara? Tak surowa jak szubienica, na której zawiśniesz. Dość tego gadania, jesteś aresztowany, Silver. Nie zostawiajcie nas, błagamy. Błagamy was. Mieliście swoją szansę. Skompletujemy nową załogę na Jamajce. Czy fregata odpowiedziała na nasze sygnały? Kapitan Hampton zaprasza was na pokład. Dobrze. Benkan, stój na straży. Nie chcemy niespodzianek podczas naszej nieobecności. Tak jest. Jutro zobaczymy, jak nasz Silver zawiśnie na szubienicy. Co jest, Jim? Przyszedłeś dotrzymać mi towarzystwa? Nie, przyszedłem, żeby ci to dać. Dziękuję, przyjacielu, ale nie jestem w nastroju do picia. Pomyślałem, że rum przyda ci się teraz. Dlaczego? Wiem, że ci, którzy mają być powieszeni, bardzo tego potrzebują. Ja mam być powieszony?
Nie chcą cię sądzić w Anglii. Tu w pobliżu jest zakotwiczony wojskowy statek. Kapitan Smollen popłynął tam, by prosić o sąd doraźny. Kawaler powiedział, że zawiśniesz na maszcie. Twoi przyjaciele nie są dla mnie łaskawi. Przykro mi. Czy wszyscy popłynęli na tamten statek? Nie, zostawili Benkana na straży. Sądzę, że będziesz musiał przyglądać się stąd mojej egzekucji. Nigdy bym tego nie zniósł. Nie rozczulajmy się, Jim. Kto ginie, leży, kto żyw, bierze. Wiesz, że się od razu nie umiera? Dlaczego? Weźmy mój przykład. Będę stał przy tym maszcie, a któryś z tych panów założy mi pętlę na szyję, a potem każą mi skakać. A jak nie skoczę, dadzą mi kopniaka i pętla zaciśnie się wokół mojej szyi. Właśnie w tym miejscu. W moim przypadku jest trochę inaczej. Mając tylko jedną nogę, nie będę spadał równomiernie i jeżeli węzeł będzie źle zrobiony, będzie mnie cisnął z tej strony, a potem na pewno umrę. Kto wie, jak długo będę konał i rozpaczliwie rzęził. Czasami zdarza się, że język wpada do żołądka, ale to bardzo rzadki przypadek. Rantolando disperatamente. Succede a volte che la lingua finisca dello stomaco, ma questo capita molto raramente, Jim. Io credo di aver una... Dość. Uciekaj. Nie wiem, co się stanie, jak spotkasz Benkana, ale nic innego nie mogę zrobić. Prawdziwy przyjaciel. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował mojej pomocy, przysięgam ci. Do licha. Co ci jest? Sądzę, że musisz mi pomóc. Dokucza mi reumatyzm. Nie, weź mnie pod ramię. Dziękuję, przyjacielu. Gdzie jest Benkan? Pod głównym masztem, stoi na warcie. Przynieś mi jakiś pistolet. Nie chcę rozlewu krwi. Nie chcę zabijać Benkana. Ja i on jesteśmy starymi przyjaciółmi. Pistolet przyda mi się na lądzie. Jamajka to okrutny kraj. No dobrze. Mówiłeś, że nic mu nie zrobisz. To niesłychane. Zostawiają go na straży, a on się upija. A skąd ma ten siniak na głowie? Pewnie nabił go sobie upadając. Jak mi przykro. Przyjacielu, zawsze kiedy długi John chce coś mądrego powiedzieć, nie wie od czego zacząć. Nie proszę cię, żebyś zapomniał o moich złych uczynkach, ale pamiętaj o przyjaźni, która nas łączy.
Prawda, że porzucisz piractwo i nie będziesz więcej kradł? No, signore. Od tego momentu zaczynam uczciwe życie. Pomóż mi, bo ta przeklęta noga... Bardzo dobrze, że tak się stało. Zamierzałem ci o tym powiedzieć, ale nie wiedziałem jak. Kiedy siedziałem w klatce, przedostałem się do schowka i wziąłem tylko ten woreczek. Obiecałeś mi, że nie będziesz więcej kradł. To się nie liczy, ale będę to miał na sumieniu. Bóg jeden wie, jak ciężkie mam sumienie. Trzymaj, przydadzą ci się. Nie mogę, dziękuję. Musisz kupić coś do jedzenia. Bądź spokojny, poradzę sobie. A teraz już idę. Przyjacielu. Trzymaj. Nie może spać sama. Nie jest przyzwyczajona. Przestraszy się. Będę dla niej dobry. Spokojnie, nie płacz. Zobaczysz, że nasze drogi jeszcze się zbiegną. Posłuchaj. Czy na tej wyspie znaleziono również przedmioty ze srebra? Nie. Ponieważ teraz staniesz się bogatym człowiekiem, będziesz mógł kupić statek większy od tego i któregoś dnia wrócisz, by odzyskać resztę skarbu. Tak. Pewnie będziesz potrzebował kapitana. Tak. Wtedy pierwszym, który do ciebie przykuśtyka, będzie długi John Silver, znany ze swej uczciwości. My dwaj nie tylko odzyskamy skarb na tej wyspie, ale zdobędziemy skarby na wszystkich wyspach świata. Zapolujemy na kozice i pokonamy kanibalów. Naprawdę, przyjacielu. Zgoda? Zgoda. Wersja polska NBF Warszawa, tekst Anna Więckowska, czytał Leszek Sznyter.